ci, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki. Proszę Państwa, przejdźmy teraz trochę do historii. Dzięki naszemu urzędnickiemu lokalnemu historykowi, panu doktorowi Bogusławowi Imbrecie, mogę Państwu przedstawić krótko, jak wyglądało to 100 lat temu i odnieść się do dnia dzisiejszego. To tutaj, równo 100 lat temu, przed tym samym dworcem zatrzymał się pociąg z generałem Józefem Hallerem w drodze na zaświadczenie Polski z morzem w Pucku. Jak mówi dziennikarska relacja, powitali go odwieczni gospodarze tej ziemi, Kaszubi, oddający ojczyźnie klejnot, który tak długo wiecznie strzegli. Dostęp Polski do morza. W redzie w ich imieniu wobec gości i wiwatujących licznych ziomków przemówili Kaszubi, Franciszek Grabe i Rudolf Korzyczkowski. Można się zastanowić, skąd te powitania, tłum radosnych, oczekujących ludzi na pociąg zmierzający do Pucka w redzie. Przez ponad 100 lat poddawanej skutecznym działaniom germanizacyjnym. Zacznijmy wyjaśnienie od spostrzeżenia, że Polska w XVIII wieku straciła pojedynczy, nadal istniała w kaszubskich legendach jako na wpół nierealna kraina szczęścia i dobrobytu. Cały czas w większym bądź mniejszym stopniu tutejszej parafii był obecny język polski. Jeden z jej proboszczów, ksiądz Antoni Łagowski, był nawet oskarżany przez Niemców, że nie tylko broni przed germanizacją kaszubskich dzieci, ale też polonizuje niemieckie. W świadomości katolickich kaszubskich wiernych obecne było przekonanie, że kto wyzbywa się własnego języka, ten grzeszy. Umacniały to polskojęzyczne czasopisma, które stale miały swoich czytelników w redzi i sąsiednich wsiach. Dzięki wsparciu polskich organizacji samopomocowych młodzi redzianie, przyszli polscy patrioci, zdobywali wyższe wykształcenie i krewni sąsiedzi mieli możliwość korzystania z polskiej książki w sieci bibliotek Społecznikowskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych. Na rzecz polskości w redzie mocno zaangażował się też legendarny trybun Kaszubów Antoni Abraham. Niezliczonym rozmowom z mieszkańcami Redy i okolicy agitował, przekonywał do Polski. Był tutaj też współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Ludowego, umacniającego polskość. Za to, jak podkreślają wszyscy jego biografowie, został tutaj aresztowany przez miejscowe władze i skazany na surowe więzienie, którym zaborca chciał go złamać chłodem i głodem. Zauważmy jednak też, że areszt ten był przyznaniem się zaborczej władzy do słabości, bo obawiała się jednego niewykształconego człowieka. Ujawniała tym samym, że wcale nie czuje się tak pewnie na Kaszubach. Pod rękę. Wszystko to było jednak niewystarczające, by doszło do pamiętnej uroczystości na Redzkim Dworcu 10 lutego 1920 roku. Decydująca tutaj była klęska Niemiec w I wojnie światowej i uznanie za jeden z jej celów przez zwycięskie mocarstwa reaktywowanie państwa polskiego z dostępem do morza. W ówczesnych realiach mogło to nastąpić jedynie poprzez przyłączenie do odrodzonej Rzeczpospolitej Kaszub z Redą i sąsiednimi miejscowościami. Jak na to zareagowała miejscowa polska kaszubska społeczność? Przede wszystkim eksplozją polskości i społecznej aktywności. Wykonywano, postulowano wszystko to, co dotąd zabraniała zaborcza władza. Zdobywano i publicznie eksponowano polskie emblematy narodowe. Ostentacyjnie mówiono po polsku i kaszubsku. Stawiano władzom konkretne żądania. Wzbudza uznanie w czasie, kiedy nie było internetu i innych środków szybkiego przekazu informacji, społeczna samoorganizacja mieszkańców Redy i okolic. Gdy w 1919 roku na Wiecu powoływano miejscową Radę Ludową, uczestniczyło w tym spotkaniu aż 800 osób. Jeszcze wymowniejsze jest aresztowanie na Redzkim Dworcu dwóch Polaków. Tutaj koniecznie trzeba oddać głos ówczesnemu przekazowi. Lotem błyskawicy rozniosła się oto wieść w okolicy i wkrótce zgromadziły się setki właścicieli robotników, domagających się energicznie wypuszczenia na wolność aresztowanych. Innymi słowy, reaktywowanie Polski i obejmowanie przez nią władztwa na Pomorzu, w Redzie i okolicy wywołały emocje i działania równe tym, jakie towarzyszyły całemu polskiemu narodowi w przełomowych wydarzeniach dziejowych, współcześnie najbardziej znane z przełomu roku 89, czy pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny. Tak więc kilkaset Kaszubów i Polaków tłumnie przybyłych na Redzki Dworzec i jego pobliże 10 lutego 1920 roku w osobie generała Hallera oraz towarzyszących mu osób witało wyśnioną, wymarzoną w zachowanych legendach idealistyczną Polskę. Dziękuję nadzieją lepszych czasów nadchodzącej rzeczywistej samorządności. W dwóch poprzednich dziesięcioleciach miałem możliwość rozmowy z kilkoma uczestnikami tej uroczystości,
wtedy będącymi dziećmi, tym córką wójta Franciszka Grabego, ręczającej generałowi Hallerowi kwiaty. Najbardziej mnie uderzyło, że nadal z dużą estymą podchodzili oni do tego wydarzenia, uznawali je za bardzo ważne w ich życiu. Chyląc dzisiaj przed nimi czoło, jak również przed wszystkimi, którzy wówczas angażowali się w Redzie na rzecz polskości, pragnę jednocześnie wyrazić nadzieję, że również dzisiejsza podniosła uroczystość zapadnie nam głęboko w pamięć i przyczyni się do uszanowania naszej redzkiej przeszłości, uzmysłowi, że jesteśmy trybikiem w ciągu pokoleń czyjących Redą lepszą, piękniejszą. Brawo. Proszę Państwa, teraz poprosimy o koniec przemówienia. Udostępnienie tutaj miejsca troszeczkę. Przepraszamy bardzo. Odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Do którego zapraszam pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Kazimierza Okroja. Przedstawiciela pana burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego. Przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, czyli prezesa pana Andrzeja Krawcego i pana Andrzeja Kasa. Przepraszam. Ale najpierw odwiązać. Najpierw musi odwiązać. Spokojnie. Panie generale. Ja tu był niestety. Wspólnymi siłami. I teraz. No. Witaj generale. Ja tam biorę. Brawo. Brawo. A poprosimy ucznia Redzkiej Szkoły Podstawowej nr 2 na tej sesji o wygłoszenie wiersza. Przepraszam. Świadka Rzecki. Niech komunikat przejdzie. Świadka Rzecki. Stańcie do domu. Przodem. Witam w krajach miłe rzeczy, żeby było nie wiosne kwiat. Ach, tam nie je moje rzeczy, bo to nie jest cezy świat. W naszym kraju tutaj jakieś statywy stoją. My moją młodzki prawo. My dostępne. I już jestem człowiek. Rządzę tego życia. Dziękuję bardzo. Panie Kazimierzu, można? Moment. I poprosimy o zabranie głosu pana generała. Uwaga. Panie generale, teraz. Dobrze. Odejdź pan, bo generał Haller by mi się mówił. Drodzy mieszkańcy Redy, Kaszubi, Pomorzanie, Polacy, dziękuję wam. Szczególnie mocno i na początek wam wszyscy oddali sprawie polskiej mieszkańcy Pomorza za to, że z przezornością, roztropnością i roczną ciężką pracą przygotowaliście tak sprawny powrót Rzeczypospolitej nad Bałtyk. Wam, mili Kaszubi, za wierność Polsce dziękuję. Wam, mieszkańcy tej starej, słowiańskiej krainy, że mimo półtora wieku, mimo bijących fal germanizmu, na posterunku wytrwaliście i ducha polskiego zgasić nie pozwolili. Serdecznie dziękujemy. I tak, pan prezes Krzyżenia Kaszubskiego będzie pan życzył. Ja przedankę was, generale. Wiwat generał Haller, wiwat wykitarnia. Nie ma kaszy bez Polonii, nie ma płeści bez kaszy. Zdarzeni, czej generał Haller mierze, szmerą bezwędzeni. To było powstałe czyni, mierza w swej Thank you.
Dziękujemy bardzo serdecznie zespół Rezanie, a teraz pan poprosił o głos, chce pan marszałek województwa polskiego zabrać głos? Przepraszam. Drodzy mieszkańcy Redy, ci, którzy trwają tutaj od pokoleń, jak i ci mieszkańcy, którzy mieszkają tutaj od niedawna. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady Miasta, droga Rado Miejska Miasta Redy. Przyjechaliśmy tutaj do Redy w drodze do Pucka z Gdańska. Jest wśród nas pani wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest prawnuczką Stanisława Wojciechowskiego, który wierzył 100 lat temu do Pucka i był wtedy ministrem spraw wewnętrznych. Przywitajmy ją też prawami. Jest wśród nas marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, u którego rozpoczęły się uroczystości związane z powrotem Pomorza do macierzy. Piotr Całbecki, witamy. Jest wśród nas wielu przedstawicieli władz samorządowych, już nie będę z imienia, nazwiska i z funkcji ich wymieniać, a także przedstawiciele miasta Gdańska. Bo to w Gdańsku, kiedy zatrzymał się pociąg z armią generała Hallera, jemu osobiście zostały wręczone pierścienie przygotowane przez Polonię Gdańską. To mało znany fakt, ale dziś warto go przytoczyć. Polonia Gdańska, która była rozczarowana werdyktem traktatu wersalskiego, który nie przyznał Gdańska Rzeczypospolitej, ale ciągle miała nadzieję, że Gdańsk wróci do Rzeczypospolitej. Wiedząc o tym, że armia generała Hallera jedzie do Pucka i mają tam być przysłowiowe zaślubiny Polski z morzem, przekazała generałowi Hallerowi obrączki. I z tymi obrączkami nasz generał Haller, dzisiaj rekonstruktor, jedzie do Pucka. Tam odbędą się uroczystości przypominające te wydarzenia sprzed 100 lat. Panie i panowie, warto o tym dzisiaj powiedzieć w obecności także młodego pokolenia. Przez 150 lat Pomorzanie oparli się germanizacji i z wielką nadzieją przez te 150 lat liczne pokolenia marzyły o Polsce, o polskiej władzy, o polskości tych ziem. To nie jest tak, że Pomorze nic z siebie nie dało, albo dało tylko dostęp do Bałtyku. Pomorze zapewniło ówczesnej Rzeczpospolitej wysoką kulturę techniczną, wielu wykształconych ludzi, ludzi, którzy uczyli się na tajnych kompletach języka polskiego. Uczyli się po to, żeby zostać lekarzami, adwokatami, inżynierami. I ta inteligencja, ci znakomici fachowcy potem budowali polską Gdynię.
Pomorze było oknem na świat i siłą ówczesnej Rzeczypospolitej. Dziś dziękujemy mieszkańcom Redy za to wspaniałe przyjęcie na dworcu kolejowym. To świadczy to o tym, że też chcecie czcić 100 lat powrotu Pomorza do macierzy. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, bardzo dziękujemy. I jeszcze chciałem powiedzieć, że w tej grupie, która dzisiaj przyjechała pociągiem z Gdańska, jest też ksiądz Józef Brycza. Brawo. Pochwalony. Jemu mówimy szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale pamiętamy też, że to on wygłosił słynne kazanie w Pucku nad brzegiem Zatoki. I on też będzie wygłaszać to kazanie w Filharmonii Kaszubskiej w dniu jutrzejszym. Jutro przewidujemy koncert w godzinach wieczornych o 19:00. Tam przemówi również do mieszkańców powiatu wejherowskiego ksiądz Józef Brycza, wtedy podpułkownik Wojska Polskiego. Dobra, bo też pada. Też pada. Dziękuję bardzo. No, i tak to było w Redzie. Też pada. Wracamy do pociągu. Wracamy do pociągu, panie generale. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Teraz